wydarzeń. Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Od poniedziałku w Koszalinie trwa 38. edycja Festiwalu Debiutów Młodzi i Film, więc ze mną w studiu Karolina Bruchnicka, aktorka i gość tego wydarzenia. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Karolino, są tacy, którzy przyjeżdżają na Festiwal Młodzi i Film ze względu na bliskość morza, na piękną przyrodę i atmosferę. A jak jest w Pani przypadku? Absolutnie może nie przeszkadza, ale przyjechałam tutaj głównie ze względu na to, żeby filmy pooglądać, żeby spotkać ludzi i akurat tutaj nie ma w konkursie córki trenera, z którym ostatnio jeżdżę, także mam troszeczkę więcej czasu dla siebie, mniej obowiązków i część osób to jest, że tak powiem, stały skład, który widzę na każdym festiwalu i mam na myśli i dziennikarzy, i reżyserów, których filmy też są akurat w konkursach w tych samych, ale jest też dużo młodych ludzi, nowych twórców, których akurat nie spotkałam do tej pory i mam tutaj na myśli krótkie metraże, które uwielbiam i bardzo się cieszę, że mogę sobie teraz posiedzieć, ponadrabiać. Jest Pani absolwentką łódzkiej filmówki. Kiedy podjęła Pani decyzję o tym, żeby zdawać do tej szkoły, jak Pani wspomina czas tam spędzony? Bo to podobno wyjątkowe miejsce. Tak, absolutnie tak. Ja podjęłam tę decyzję bardzo szybko, już w przedszkolu i naprawdę od zawsze chciałam być aktorką, więc tak sobie krok po kroczku realizowałam te cele. Jak wspominam Łódź bardzo intensywnie, praktycznie dwóch pierwszych lat nie pamiętam. I nie mam tutaj na myśli oczywiście imprez, tylko tego, że my siedzieliśmy od poniedziałku do niedzieli non stop w szkole, kończyliśmy po nocy. Ja to bardzo lubię, sama się na to pisałam, także był to dla mnie szczególny czas. No i szkoła na pewno nauczyła mnie intensywności pracy. Ja później na planie, gdzie faktycznie było przez pół roku, przygotowywałam się do córki, miałam codziennie treningi, codzienne spotkania, codziennie jeździłam właśnie Łódź-Warszawa. No to byłam już na to przygotowana, byłam po prostu zahartowana. Czyli dużej dyscypliny uczyłam. Dużej dyscypliny, ale oczywiście każdy bierze z tego to, co ma, to na co ma ochotę, bo Łódź, szkoła i myślę, że też wszystkie tutaj inne szkoły teatralne, aktorskie narzucają takie tempo pracy, ale też nie każdy ma ochotę, wiadomo. A czy świeżo upieczonej absolwentce szkoły filmowej łatwo jest odnaleźć się w tej rzeczywistości przesłuchań, castingów, planów filmowych, serialowych? Nie, ja się cały czas uczę i wiadomo, są łatwiejsze sytuacje, są sytuacje bardziej krępujące, stresujące, ale ja tak mam, że ze wszystkiego staram się wyciągać po prostu dobre strony, jak najwięcej się uczyć. I też miałam absolutne szczęście co do ekip, z którymi się spotkałam i mam na myśli tutaj oczywiście Łukasza Grzegorzka i córkę trenera, ale również Jagodę Szelc i Monument. Także życzę sobie takich ludzi i mam nadzieję, że na takie spotkanie będę trafiać. A jeśli chodzi o castingi, no to wiadomo, musi być trudno, ja też to bardzo lubię. Lubię wyzwania, ale też no nic, uczę się, tak jak mówiłam. Sukcesy odnosiła Pani już podczas studiów. Tutaj przypomnę naszym widzom, otrzymała Pani nagrodę za najlepszą rolę żeńską w spektaklu dyplomowym Przebudzenie wiosny w reżyserii Kuby Kowalskiego na 9. Międzynarodowym Festiwalu Szkół Teatralnych w Rabacie. Oraz nagrodę absolutnie dobra nazwa. Oraz nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu Kina Niezależnego Off Camera w Krakowie. To była nagroda dla najlepszego aktorskiego debiutu w konkursie polskich filmów fabularnych. I wspomniała Pani właśnie o filmie Córka trenera. Mhm. Za rolę w tym filmie otrzymała Pani nagrodę, więc początek drogi zawodowej można powiedzieć bardzo owocny. Bardzo wymarzony, ale bardzo się cieszę z tych nagród i naprawdę daje mi to takiego kopa do dalszego działania, daje mi pewności, ale nie w tego słowa znaczeniu, tylko widzę po prostu, że tę pracę ktoś docenia, że ktoś zauważa, to jest na maksa miłe, ale no nie najważniejsze, zdecydowanie nie. W Córce trenera zagrała Pani u boku Jacka Braciaka. Jak gra się z takim doświadczonym aktorem, to człowiek czuje taki lekki niepokój, czy właśnie większą pewność siebie, bo może się uczyć od ludzi, którzy jednak w tym filmowym życiu są już od wielu lat. Ja tak miałam, że nie czułam za bardzo niepokoju przy pracy nad tym filmem, bo zwyczajnie nie było na to czasu. Naprawdę. Myśmy od pierwszego spotkania pracowali na maksa intensywnie. I ja też czułam duże zaufanie i ze strony reżysera, i ze strony Jacka Braciaka. I czułam się jak współtwórca, partner, a nie debiutantka, która przychodzi, której mówią, co ma robić, w jaki sposób ma robić.
Także oni mnie obdarzyli naprawdę maksymalnym zaufaniem, dali mi duży kredyt zaufania. To duży komfort jest dla człowieka. To komfort, znaczy dla mnie to jest komfort. Dla niektórych to może być trudność, bo niektórzy lubią mieć takie jasno postawione zadania, muszą wiedzieć, co mają robić, ale ja do takich osób nie należę. Ja strasznie cenię sobie wolność w pracy i cieszę się, że mnie wypuścili na taką głęboką wodę po prostu. No i jak widać, opłaciło się. Tytuł Rising Star, czyli jakby wschodząca gwiazda, no to jest coś bardzo miłego. To jest coś bardzo miłego, ale absolutnie po prostu zapalnik do dalszej pracy. Joanna Brodzik podczas rozmowy z cyklu Zawód Aktor wspominała o tym, że kiedy kończyła Akademię Teatralną, to o rolę było bardzo trudno. Dzisiaj w Polsce kręci się zdecydowanie więcej. Więc czy rzeczywiście jest łatwiej o pracę w zawodzie? Nie wiem, bo też nie było mnie tam wcześniej. Mogę tylko mówić ze swojej perspektywy. Nigdy nie jest super łatwo, ale robi się teraz naprawdę dużo rzeczy i też dużo takich filmów niezależnych, kina niezależnego też z różnych tutaj prywatnych funduszy. Tak. Teraz jest bardzo dużo teraz możliwości, żeby pozyskać pieniądze. Oczywiście nie jest to łatwe, ale po prostu jest więcej dróg, jest więcej furtek. No i też często jest teraz tak, że aktorzy sami biorą sprawę w swoje ręce, piszą scenariusze, jak chociażby Gabriela Moskała w scenariusz do Fugi. Tak. Film uwielbiam i panią Gabrysię też miałam z nim zajęcia w szkole, także. Też tak można. Też tak można. A serial to jest coś wstydliwego, bo niektórzy wstydzą się gry w serialach. Ja też mówię ze swojej perspektywy, absolutnie nie. A Miłość, prawda? Tak. Byłam tam przez jakiś czas i dla mnie to było po prostu nowe, kolejne doświadczenie i też pracowali przy tym cudowni ludzie i absolutnie nie mogę niczego złego powiedzieć. Dla mnie to jest żaden wstyd, tylko praca, którą wykonuję i staram się jak najwięcej uczyć i wyciągać wnioski ze wszystkiego, co robię. Pochodzi pani z Wałbrzycha. Ja poznałam Wałbrzych dzięki Teatrowi Dramatycznemu imienia Szaniawskiego. Mamy taki festiwal w Koszalinie M-Teatr, festiwal debiutów teatralnych i tam kilka razy właśnie ten teatr wystawiał sztuki bardzo dobre, bardzo mocne. Pani bardziej marzy się teatr, na przykład ten wałbrzyski, warszawski, krakowski czy jakikolwiek inny, czy jednak kino? Ja tak najchętniej na tym etapie chciałabym pracować tutaj, ponieważ cenię kino za to, że kamera wychwyca subtelności i nie trzeba nic udawać, tylko wystarczy czuć. A teatr lubię bardzo za żywy kontakt z widzem po prostu i za to, że każdy spektakl jest inny, za każdym razem energia na sali jest inna. Ja też oglądałam Córkę trenera kilka razy. Nie z tego powodu, że uwielbiam ten film, bo jest to prawda, ale właśnie ze względu na to, żeby wyczuć energię tej sali i za każdym razem tak, jak ludzie odbierają. I dlatego też uwielbiam, absolutnie uwielbiam, kocham spotkania z widzami, bo każdy jest inny. Myśmy już bardzo dużo jeździli z Córką. Tak ostatnio liczyłam, byłam, nie wiem, chyba w 30 miejscach i ludzie się mnie pytają, czy mi się to nie nudzi, że ciągle mówię o tym samym, opowiadam o tym samym filmie. Absolutnie nie, bo za każdym razem spotkam się z inną energią. To jest trochę jak spektakl. I pewnie życzyłaby pani sobie, żeby Córka trenera weszła do szerokiej dystrybucji, żeby generalnie we wszystkich... Córka była w kinach. Była, natomiast chcielibyśmy, żeby była może dłużej, może częściej, może do tych mniejszych miast też dotarła. Też docierała, z tego co wiem, i też do mniejszych miejscowości jeździliśmy na spotkania. No i my też opowiadamy o mniejszych miejscowościach w tym filmie, więc no to jest taki się, film drogi, prawda? To jest absolutnie film drogi i ja też wiele pozwiedzałam tam, będąc w tym busie. Też było tak, że mieliśmy bardzo mało dni zdjęciowych i zmieniając lokacje, po prostu kręciliśmy scenę i to nie było tak, że sobie teraz przejeżdżamy i robimy w kolejnym mieście, tylko przejeżdżając ja prowadziłam tego busa lub Jacek prowadził tego busa, zależnie od tego, która postać, no akurat, tak. jak to pasowało do fabuły, ale tam no, nie było straconego czasu. Nie? Powiedziała pani, że oglądała ciekawe krótkie metraże w Koszalinie. Dokumenty, fabuły, animacje, czy one wszystkie są bardzo dobre? Bo dyrektor programowy Janusz Kijowski mówił o tym, żeby rzeczywiście w tym roku zwrócić szczególną uwagę na krótkie metraże, bo to są bardzo ciekawe propozycje. Tak też robię. Byłam na trzech blokach i one były, wszystkie były pomiksowane. Wszędzie były dokumenty, animacja i chyba jednak przewaga fabuł, albo może na takie trafiłam, ale bardzo, 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 bardzo mi się podobały w większości. Jest to
Jest to na maksa takie intelektualne wyzwanie, ponieważ oglądając 6 filmów z rzędu, mimo że są krótsze, ale jednak historie są tak samo poważne, tak samo angażujące jak fabuła. No to nie sobie pani teraz wyobrazi zobaczyć 6 filmów z rzędu i no wyobrażam każdy... sobie, bo chodzę i oglądam też te no bloki. No tak, ale dobrze. Właśnie, ale, że, no. Ale żeby się po prostu, żeby jeszcze coś z tego mieć dla siebie, żeby to jeszcze prawda. To przemyśleć, a nie tak wyjść po prostu i no, czekać kolejny seans, tylko faktycznie, żeby wyciągnąć wnioski. I dla mnie to, co widziałam, było na maksa dobre i też dzisiaj się jeszcze wybieram. Bardzo bym chciała zobaczyć film Damiana Kocura, ponieważ rzecz się dzieje w Wałbrzychu. Mhm. Czytałam w programie, jestem bardzo ciekawa. No właśnie, takie filmy zaangażowane, filmy społeczne, czy może takie zupełnie jakby odbiegające od rzeczywistości. Czego pani szuka w kinie? Bo Jagoda Szewc na przykład ma trochę inny sposób opowiadania, prawda? To jest taki specyficzny. Tak, ale Jagoda i Łukasz są zupełnie różnymi ludźmi, absolutnie dwa inne bieguny, ale to co ich łączy, to ta niezależność i to, że każdy z nich podąża swoją drogą i też dają dużą wolność aktorom w pracy. I teraz czego ja szukam? Tak. Ja szukam prawdy i mnie najbardziej interesuje człowiek w kinie po prostu. I dla mnie najważniejsze są takie filmy, które w lekki sposób opowiadają o bardzo trudnych rzeczach. I ja się zawsze skupiam na tych mikrogestach, na tych szczególikach i nie chcę powiedzieć, że nie interesują. Mniej interesują mnie takie wielkie fabuły, gdzie się bardzo dużo dzieje, zawiłe zwroty akcji. Mhm. Też nie mówię, że to jest złe, tylko ja Pani bardziej... Woli tak, subtelność. Tak, ja wolę subtelność. To jeszcze proszę nam powiedzieć, nad czym w tej chwili pani pracuje? Teraz, dwa tygodnie temu miałam premierę w Łodzi, w Teatrze Nowym, spektaklu Lolita, gdzie już ja się śmieję, że absolutnie cofam się latami w dół w tych rolach, ponieważ Wiktoria Kornet ma lat 17, w dyplomie grałam później 15, teraz Lolita 11,5, także nie mogę się doczekać tego, co będzie dalej. To jest ogromne wyzwanie. To jest ogromne wyzwanie, ale też zawsze chciałam Lolitę zagrać. Tak, bardzo, bardzo chętnie je podjęłam, mimo że nie było to łatwe, ale tym lepiej. I na jesień wracam do Teatru Dramatycznego w Wałbrzychu. Tam też wskakuję w jeden projekt. I zobaczymy. Dużo pracy, ale... A filmowo coś jeszcze będzie się działo? A filmowo mam nadzieję, że tak. Jestem teraz tak na etapie rozmów, castingów, także nie chcę tutaj zapeszać niektórych rzeczy, ale bardzo bym chciała. To my trzymamy kciuki za projekty. Niech się dzieje, niech się dużo dzieje, niech będzie dużo subtelności, ale niech będzie człowiek i takie bardzo, dziękuję. Bardzo ciekawe. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem była dziś Karolina Bruchnicka, aktorka młodego pokolenia. Tak jak Państwo słyszeli, bardzo utytułowana. Życzymy jej kolejnych sukcesów. Bardzo dziękujemy Państwu za uwagę. Do widzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia.